przede wszystkim trzeba wymienić znaczące odformalizowanie procedur i uproszczenie ubiegania się o publiczne zlecenie, zwrócenie przez ustawodawcę uwagi na kwestie natury społecznej, czyli podkreślenie z jednej strony wymogu opisywania przedmiotu zamówienia w taki sposób, by był dostępny dla jak najszerszej grupy użytkowników, czyli także dla dzieci, dla dorosłych, dla osób niepełnosprawnych, dla wszystkich. Zwrócenie uwagi na kwestie odnoszące się do zatrudniania w oparciu o umowy o pracę osób zatrudnianych przez wykonawców, a także podkreślenie znaczenia kryterium nie tylko cenowego, ale także innych kryteriów określanych ogólnie mianem kryteriów jakościowych. Zastosowanie tego przepisu w praktyce wymaga od zamawiających dużo większego profesjonalizmu w przygotowaniu postępowań. I to dobrze. Dotychczas z punktu widzenia publicznego zleceniodawcy było absolutnie wtórne to, w jaki sposób następuje realizacja świadczenia. Wdrożenie tego przepisu wymaga od zamawiających niejako rozłożenia tego zlecenia na czynniki pierwsze i przyjrzenia się czynnościom wykonywanym w ramach realizacji zamówienia pod kątem tego, czy osoby je realizujące nie powinny być zatrudnione na podstawie umowy o pracę zgodnie z wymaganiami kodeksu pracy. Okazuje się, że tak, z jednej strony ta weryfikacja, żeby miała charakter taki realny, to najlepiej byłoby zażądać od wykonawcy przedłożenia zamawiającemu na przykład zestawienia swoich pracowników, na przykład przedstawienia kopii umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, które te czynności będą wykonywane. Natomiast z drugiej strony pojawiło się stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, według którego zgodnie z przepisami nie o zamówieniach publicznych, tylko przepisami dotyczącymi właśnie ochrony danych osobowych, zamawiający nie mają prawa żądać tego rodzaju dokumentów i w praktyce może okazać się, że żeby nie naruszyć nie tyle przepisów PZP, tylko przepisów odnoszących się do ochrony danych osobowych, to weryfikacja będzie sprowadzała się do weryfikacji oświadczenia, ale wykonawcy, czyli nie osób, które on zatrudnia, a samego wykonawcy. Zgodnie z ustawą takie kryterium może być wprowadzone wówczas, gdy cechy tychże osób mogą mieć decydujące znaczenie przy realizacji świadczenia. I wydaje się to rzeczywiście rozwiązaniem ze wszechmiar słusznym. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że przy większości rodzajów usług tak naprawdę najistotniejsze jest to, kto realizuje tę usługę. Nie sam podmiot realizujący, tylko osoby bezpośrednio zaangażowane. Że w przypadku nabywania usług konsultingowych wiedza osób, które realizują tę usługę i doświadczenie decyduje o jej jakości w największym stopniu. Że w przypadku usług obsługi prawnej to tak naprawdę doświadczenie i wiedza zgromadzona w głowach osób, które będą wykonywać świadczenie, ma decydujące znaczenie. Jeśli na to spojrzymy w ten sposób, no to widać, że to kryterium odnoszące się do właściwości osób, które będą realizowały usługę, jest istotne i powinno w wielu przypadkach rozstrzygać o tym, kto wygrywa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W poprzednim stanie prawnym, jeżeli zamawiający w specyfikacji stwierdził, że o kontrakt może się ubiegać wykonawca, który ma określone doświadczenie w realizacji podobnych usług, że o zamówienie może się ubiegać wykonawca, który dysponuje kadrą o ściśle określonym parametrach doświadczenia, że o ten kontrakt może się ubiegać ktoś, kto jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności na określoną kwotę, to do oferty należało składać zawsze
szczegółowe wyliczenie dotychczas zrealizowanych usług dostaw robót budowlanych w zależności od tego, co było przedmiotem zakupu, plus dokumenty referencyjne. Już do oferty trzeba było złożyć zestawienie z kadrą, która będzie realizowała zamówienie. Już do oferty trzeba było w końcu złożyć dokumenty potwierdzające fakt ubezpieczenia na określoną kwotę. W nowym stanie prawnym te wszystkie dokumenty, które wymieniałem, nie muszą być składane przez wszystkich wykonawców, którzy się ubiegają o kontrakt. Na etapie pierwszym, czyli złożenia oferty, jest składane jedynie proste oświadczenie, że spełniam te wymagania. Natomiast same dokumenty dostarcza dopiero wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Przy dużych zamówieniach zasadniczo sama procedura wygląda podobnie, natomiast to pierwsze wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu przybiera postać takiego sformalizowanego dokumentu, który określa się mianem jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.